10 najważniejszych zdjęć w historii 10. Ostatnia publiczna egzekucja dokonana za pomocą gilotyny. Zdjęcie stało się tak kontrowersyjne, że władze zakazały dokonywania już publicznych egzekucji po jego opublikowaniu. Niemniej jednak egzekucje były dokonywane we Francji, ale już za zamkniętymi drzwiami aż do 1977 roku, kiedy ostatecznie zakazano ich używania. Wszelkie posiadane we Francji egzemplarze maszyny zostały przeniesione do muzeów. Na zdjęciu widzimy gilotynę ścinającą... Eugena Weidmana, skazanego na śmierć za kradzież oraz morderstwa. 17 czerwca 1939 roku przed Wersalem zebrał się tłum gapiów oglądających makabryczne widowisko. 9. Nagasaki. 9 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę zwaną Fat Boy na japońskie miasto Nagasaki, zabijając około 40 tysięcy osób. Zdjęcie zostało wykonane 20 minut po wybuchu. Widać jednak wciąż potęgę dokonującego się wydarzenia. Na zdjęciu po prawej stronie widoczne są trzy postacie. Nie wiadomo, kim są ludzie. 8. Mars. Zdjęcie zostało wykonane przez Łazik Spirit na skraju krateru Gusew. Zdjęcie powstało w efekcie przygotowywania się sondy do badania atmosfery Marsa. Co ciekawe, słońce na tym zdjęciu wydaje się mniejsze niż to widoczne na Ziemi. A to dlatego, że Mars znajduje się po prostu dalej od niego. Siedem płonący mnich. To szokujące zdjęcie pokazuje mnicha Quang Duc, który podpalił się na środku ruchliwego skrzyżowania w Saigonie. Jego śmierć miała być protestem wobec represji buddystów przez wietnamski rząd. Władze kraju utrudniały w tym czasie życie wyznawców buddyzmu, zakazując m.in. wywieszania swoich tradycyjnych flag, praktykowania ćwiczeń oraz wierzeń. Buddyści zdecydowali się więc na przekazanie wiadomości. Jego protest nie mógł zostać zignorowany. Zdjęcie w przeciągu godzin obiegło cały świat. Prezydent Kennedy powiedział wtedy, że żadne zdjęcie prasowe w historii nie wywołało nigdy takich emocji na całym świecie jak to. 6. Protest w Tiananmen Zdjęcie z protestów rozgrywających się na placu w 1989 roku stanowią chyba jedne z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć w historii XX wieku. Najsłynniejsze wykonane w tym czasie ujęcie przedstawiające człowieka usiłującego zatrzymać czołg obiegło cały świat. To zdjęcie daje jednak zupełnie inną perspektywę i pozwala nam uświadomić sobie coś innego na temat tych wydarzeń. 5. Mount Everest. Opowieść o pierwszej grupie osób, które dotarły na szczyt najwyższej góry świata, również po raz kolejny jest opowieścią o sile ludzkiej woli i determinacji. Na zdjęciu widoczny jest nowozelandzki himalaista, który 29 maja 1953 roku stał się pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt. Tego niezwykłego wydarzenia udało się dokonać na trzy dni przed koronacją królowej Elżbiety II. Wiadomość dotarła do mediów dopiero w dniu koronacji. 4. Traktat wersalski był jednym z dokumentów kończących pierwszą wojnę światową. Emocje, które podyktowały treść traktatu to bardziej gorycz i żądza niż logika. Zadziwiające jak tak wadliwie skonstruowany traktat pokojowy był chętnie przyjmowany. Na zdjęciu widzimy oficerów wojskowych wyczekujących w napięciu na podpisanie historycznego dokumentu. 3. Che Guevara. Słynne zdjęcie kubańskiego rewolucjonisty Ernesto Che Guevara, wykonane 5 marca 1960 roku w Hawanie przez Alberto Cordel. Pod koniec lat 60. fotografia kontrowersyjnego lidera stała się ikoną kultury i inspiracją dla wielu młodych ludzi ogarniętych rewolucyjnymi nastrojami. Przyczyniła się też do zbudowania jego legendy bohatera rewolucji. W chwili jej wykonania Guevara miał 31 lat. Dwa pocałunek na Times Square 14 sierpnia 1945 roku to szczęśliwa data w historii Stanów Zjednoczonych. Uznaje się ją za symboliczne zakończenie II wojny światowej, ponieważ tego dnia Japonia poinformowała o kapitulacji wobec wojsk Aliantów. Stało się to tuż po ataku atomowym na Hiroszimę i Nagasaki. W obawie przed skutkami konfliktu jądrowego Japonia postanowiła się poddać. Kiedy prezydent USA Harry Truman poinformował o tym wydarzeniu w radiu, na ulicach Stanów Zjednoczonych zapanowała prawdziwa euforia. Zdjęcie zostało zrobione na nowojorskim Times Square i przedstawia marynarza, który w namiętnym uścisku całuje pielęgniarkę. Cała scena była zupełnie spontaniczna, a najciekawszy jest fakt, że bohaterowie fotografii wcześniej zupełnie się nie znali. Byli to po prostu przypadkowi ludzie, którzy wyszli na ulicę, aby świętować zwycięstwo. Na fotografii udało się więc idealnie złapać ten decydujący moment, gdzie zamrożona w czasie klatka idealnie opisuje atmosferę całego szczęśliwego pochodu. Jeden człowiek na Księżycu 20 czerwca 1969 roku ludzkość zostawiła swój pierwszy ślad na obiekcie pozaziemskim. Astronauta Neil Armstrong stał się częścią historii. Był pierwszym człowiekiem, którego stopa dotknęła powierzchni Księżyca. Wydarzenie było na żywo transmitowane przez telewizję na całym świecie, gdy Armstrong wygłosił swoje słynne słowa: "To mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości". Powierzchnia Księżyca nie ma atmosfery ani wiatru, Odcisk stopy pozostanie tam więc na Wieki. Dzięki za obejrzenie do końca koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeśli interesuje Was historia, to zapraszam Was na mój drugi kanał Światowa Historia.